Chińska cena życia. W 2000 roku stwierdzono u mnie atrofię nerek. Przez pół roku przyjmowałam leki. W październiku poddałam się dializie. Nerki niemal przestały funkcjonować. Byłam załamana. Całymi dniami płakałam. Mąż źle się czuł. Nakłoniłam go, żeby poszedł do szpitala. Diagnoza brzmiała jak wyrok. Ostra niewydolność wątroby. W 2001 roku podupadłam na zdrowiu. Z powodu uszkodzenia nerek musiałam poddawać się dializom. Usłyszeliśmy, że na przeszczep najkrócej czeka się w Chinach. Kiedy matka się o tym dowiedziała, zdobyła pieniądze. W czerwcu 2001 roku pojechałam na operację. Byłam dializowana przez półtora roku, a w 2006 pojechałam do Chin na przeszczep nerki. W Chinach od roku 2000 obserwujemy stały wzrost liczby przeszczepów. Najwięcej biorców pochodzi z Tajwanu oraz innych części świata. Pytanie brzmi, skąd Chińczycy biorą tyle narządów? Mąż leżał na oddziale transplantologii. Zajmowali całe piętro. W każdej sali stało 12 łóżek. Nie wiedziałam, skąd szpital pozyskuje tyle narządów. Przed operacją leżałam w kilkunastoosobowej sali. Z Tajwanu do Chin przyjechałam wraz z 7 innymi biorcami. Pod względem liczby przeszczepów Chiny zajmują 2. miejsce, tuż za Stanami Zjednoczonymi. Lekarze zwracali uwagę na niepokojące statystyki dotyczące operacji w Chinach od 1999 roku. W ciągu kilku lat liczba placówek transplantologicznych wzrosła ze 150 pod koniec lat 90. do 600 na początku XXI wieku. Chińskie Ministerstwo Zdrowia podało, że w latach 1999-2008 liczba przeszczepów wzrosła z kilkuset do 10 tysięcy rocznie. Dziś w Chinach wykonuje się około 11 tysięcy operacji. To 2. miejsce na świecie. Według pewnego chińskiego dziennika w 2006 roku liczba ta wyniosła w istocie 20 tysięcy. Do 2010 roku Chiny nie prowadziły bazy dawców. Nie ma także przepisów regulujących pobieranie narządów od ofiar wypadków w stanie śmierci klinicznej. W 2011 roku pekiński Czerwony Krzyż podał, że w ostatnich 2 dekadach do programu dawców przystąpiło tylko 37 osób. Dla porównania w Wielkiej Brytanii 18 milionów. Jakim cudem Chiny trafiły na 2. miejsce pod względem liczby przeszczepów? Skoro bank dawców prawie nie istnieje, skąd pochodzą narządy? Ponoć od straconych więźniów. W szpitalu powiedzieli, że wątroba pochodziła od skazanego na śmierć. Dawcami narządów są na ogół więźniowie po egzekucji.
Władze tłumaczą, że organy do przeszczepu pochodzą wyłącznie od straconych więźniów. Pytanie brzmi, ilu ich jest? Pekin nie ujawnia danych ani o liczbie egzekucji, ani o liczbie przeszczepów. Zdaniem ekspertów, co roku w Chinach ginie od 2 do 8 tysięcy skazanych, więcej niż we wszystkich państwach razem wziętych. Sęk w tym, że nawet gdyby reżim uśmiercał rocznie 10 tysięcy więźniów, a szpitale wykonywały tyle samo przeszczepów, wciąż pojawia się wysoka rozbieżność. To niemożliwe, by narządy 10 tysięcy dawców były zgodne z tą samą liczbą biorców. Dawcę typuje się poprzez ustalenie zgodności kilku parametrów. Po pierwsze, grupy krwi. Najlepiej, jeśli dawca i biorca mają taką samą. Choć osoby z grupą krwi zero to dawcy uniwersalni. Drugi etap to badanie zgodności tkankowej. Lekarze sprawdzają, czy organizm biorcy wyprodukuje przeciwciała zwalczające białka z narządu dawcy. Ustalenie zgodności to nie lada wyzwanie. U rodzeństwa szanse wynoszą zaledwie 25%. Co do dawców niespokrewnionych, wyniki te różnią się w zależności od źródła. W Chinach najniższy podany współczynnik zgodności wynosił 1,2%. To znaczy, że ryzyko niezgodności wynosi 90%. W Stanach Zjednoczonych współczynnik ten oscyluje w granicach 6%. Przyjmowany współczynnik to 10 do 1. Na 10 dawców znajdzie się tylko jeden zgodny. Gdyby w Chinach narządy pochodziły wyłącznie od straconych więźniów, reżim musiałby uśmiercać co najmniej 100 tysięcy ludzi rocznie. Chiny nie mają systemu informacji. Wyroki śmierci wykonuje się w ciągu tygodnia od ich ogłoszenia. W więzieniach panuje żółtaczka. Należy przebadać krew, a przeszczepy wykonuje się w ciągu kilku dni od znalezienia dawcy. To znaczy, że dla uzyskania deklarowanej liczby przeszczepów co roku w chińskich więzieniach na egzekucję musiałoby czekać 100 tysięcy ludzi. Kolejny ważny czynnik to czas. Pobranego narządu nie można przechowywać w nieskończoność. Na przeszczepienie serca mamy tylko 8 godzin od pobrania go od dawcy. Należy także pamiętać, że chińskie prawo nakazuje egzekucję w ciągu 7 dni od wydania wyroku. Nie odwleka się jej. To zaś uprawnia do stwierdzenia, że liczba skazanych na śmierć nie zaspokaja zapotrzebowania na narządy do transplantacji, tym bardziej w dobie kwitnącej turystyki transplantacyjnej. W 2003 roku miałem pacjenta z niewydolnością nerek. Mężczyzna zdecydował się na przeszczep. Od chwili podjęcia decyzji do wyjazdu upłynął miesiąc. Na miejscu usłyszał, że narząd będzie za 2 dni. Pierwszego dnia major Tan przyszedł do niego z listą nazwisk. Przejrzał ją, wskazał jakiegoś człowieka i po 2 godzinach wrócił z 2 nerkami. Chirurdzy zamówione narządy otrzymują wraz z jednostką krwi. Wcześniej należy ustalić zgodność grupy. Nerki się nie nadawały. Transplantolog 3 razy przynosił nowe pary narządów. Pacjent wrócił do domu i po 3 miesiącach jeszcze 4 razy przeszedł tę samą procedurę. Właściwe nerki znaleziono dopiero za 8 razem. Kiedy o tym usłyszałem, próbowałem ustalić źródło ich pochodzenia. Część skazanych na śmierć reżim zabija dla pozyskania narządu. Kłopot w tym, że liczba przeszczepów przewyższa liczbę egzekucji. Skąd więc pochodzą pozostałe?
Transplantologia okazała się dochodowym interesem. Chińskie szpitale nie kryją, że zarabiają głównie na przeszczepach. Na stronach internetowych widnieją cenniki. Rogówka 30 tysięcy dolarów, nerka 60 tysięcy, serce 150 tysięcy. Ludzkie ciało warte jest majątek. Szpital sam ustala ceny. Ja za przeszczep zapłaciłam 29 tysięcy dolarów amerykańskich. 33 tysiące. 49 tysięcy dolarów amerykańskich. To ponad miliard dolarów rocznie. Bez takiego zastrzyku chińska służba zdrowia by upadła. Na stronach czytamy, że dawcę znajdą w ciągu tygodnia. W szpitalu powiedzieli, że wątroba już na męża czeka. Krew do badania oddałam w maju. 25 czerwca pojechałam do Chin. Operowali mnie już po 3 tygodniach. Wątrobę przywieźli po południu, a o 16 mąż trafił na stół. Na świecie na podobne operacje czeka się latami. Nie chodzi tylko o nerki, lecz także o serca, płuca, wątroby. Jeśli w Chinach na umówiony przeszczep serca czekamy kilka dni od przyjazdu do szpitala, znaczy, że narząd pobrano od celowo uśmierconej osoby. Inaczej nie da się tego wytłumaczyć. Nie trzeba być znawcą, żeby to zrozumieć. Jeśli na znalezienie nerki wystarczy tydzień, musi istnieć inna liczna grupa dawców odpowiednich pod względem zgodności tkankowej oraz grupy krwi. Widać, że coś tu nie gra. Co sprzyja istotnemu skróceniu czasu oczekiwania na przeszczep? Dostępna na żądanie pula żywych dawców. Podkreślam słowo żywych. W niektórych przypadkach pobranie narządu oznacza egzekucję. And this is where, in some cases, the actual transplant operation itself becomes the method of execution. Jestem Annie. Pracowałam w Zintegrowanym Centrum Medycyny Chińskiej i Zachodniej w prowincji Liaoning. Na terenie placówki odkryłam tajny obóz koncentracyjny. Wraz z byłym mężem pracowaliśmy w szpitalu w latach 1999-2004. Zajmowałam się statystykami. On był neurochirurgiem, odpowiadał za usuwanie rogówek osobom praktykującym Falun Gong. Mogę zeznawać jako świadek barbarzyńskich praktyk przymusowego usuwania wątrób i rogówek osobom praktykującym Falun Gong. Choć po operacjach część z nich jeszcze żyła, i tak trafiały do spalarni odpadów. W kotłowni szpitala działało krematorium. Wśród ofiar znajdowały się osoby słabe, lecz także silne i zdrowe. Policja zatrzymywała praktykujących Falun Gong bez nakazu. Większość z nich nie miała przy sobie dokumentów. Dotąd żaden członek ruchu nie opuścił szpitala żywy. Tysiącom pobrano nerki, rogówki, a nawet skórę. Ciała zaś palono, żeby zatrzeć ślady. Niegdyś Falun Gong cieszyło się ogromną popularnością. Szacuje się, że tę duchową dyscyplinę uprawiało blisko 100 milionów obywateli, więcej niż wynosiła liczba członków partii. Jiang Zemin zazdrościł Li Hongzi, założycielowi Falun Gong. Zemin obawiał się rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wypowiedział ruchowi wojnę. To nie organizacja ani partia polityczna. Ponieważ komunizm nie uznaje żadnych duchowych praktyk, Jiang Zemin napiętnował ruch odrzucający ustrojowy ateizm.
Falun Gong opiera się na trzech wartościach: prawdomówności, zrozumieniu i tolerancji. Pierwsza z nich stała się solą w oku partii. Całe państwo funkcjonuje w oparciu o kłamstwa, propagandę i gry pozorów. Przyzwalanie na działalność ruchu, którego członkowie służyli prawdzie, podkopywało fundamenty partii i groziło utratą kontroli nad społeczeństwem. W czerwcu 1999 roku powstała komórka do spraw represji członków Falun Gong. Tuż po wydanym miesiąc później zarządzeniu Pekin zalała fala protestów. Władze wyłapywały uczestników, wywoziły do rodzinnych miejscowości i nakazywały dyscyplinować nieprawomyślną jednostkę. Urzędnicy aparatu pytali, dlaczego przymykano oko na Falun Gong i o to, kto chciałby ich prześladować. Z jednej strony mieliśmy zabójstwa, tortury, porwania. Z drugiej zaś milczących członków Falun Gong. Reżim to wykorzystał. Ludzi zabijano dla pozyskania narządów bez ubiegania się o zgodę rodziny. W świetle prawa bowiem nie byli więźniami ani nie kontaktowali się z bliskimi. W 2006 roku o analizę doniesień zwróciła się do nas koalicja do spraw prześladowań Falun Gong. Nie przekazali żadnych danych, środków ani wskazówek, tylko poprosili o pomoc. Zgodziliśmy się, bo bliskie są nam problemy ludzkiej godności. Jestem Żydem i doskonale rozumiem, że nie przeżylibyśmy, gdyby to naziści wygrali II wojnę światową. Historia uczy, że wszyscy, bez względu na wyznanie, musimy przeciwstawiać się represjom i dążyć do ich przerwania. Dowiedziałam się o tym pod koniec 2003 roku. Mąż często wpadał w odrętwienie. Dręczyły go koszmary, miewał napady paniki, godzinami patrzył w telewizor. Krzyczał, kiedy nagle go dotykało. O samym procederze dowiedziałam się od współpracowników. Nie wytrzymałam i poprosiłam męża, żeby odszedł ze szpitala. Posłuchał, lecz naraził się władzą. Dlatego uciekliśmy z Chin. Wraz z Davidem Matesem próbowaliśmy do niego dotrzeć. Słyszeliśmy, że osiadł w Toronto, lecz nie chciał z nami rozmawiać. Z obawy przed wydaleniem z Kanady nie przyzna się do udziału w masowych zabójstwach. Przez lata chciano nas uciszyć. Kiedy mąż rzucił pracę, służby próbowały go zabić. Część personelu o tym wiedziała, lecz nikt nie miał odwagi protestować. Chińscy transplantolodzy zarabiają krocie. Panuje zmowa milczenia. Trudno więc przyłapać kogoś na gorącym uczynku. Po zbrodni nie ma śladu. Sale operacyjne gruntownie się sprząta. Wobec braku dowodów trudno postawić zarzuty. Sprawy te wymagają zupełnie innego podejścia. Informacje o przeszczepach docierające do międzynarodowej opinii publicznej to atak Zachodu na Chiny oraz chińskie władze. Pekin wszystkiemu zaprzeczył, choć nie zlecił niezależnego śledztwa ani nie miał dowodów niewinności. Czysta propaganda. Po konferencji zorganizowano drugą wizytę. Za pośrednictwem chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych amerykański konsulat poprosił o wizytację szpitala. W ciągu 5 starannie zaplanowanych godzin delegaci zapoznali się ze sprzętem medycznym. Znaleźli coś nietypowego?
Wątpię. Delegacja z konsulatu w Szanghaju wizytowała szpital 3 tygodnie po ostatniej operacji. Jestem pewien, że sprzątanie sal trwało nie dłużej niż godzinę. Niczego by nie znaleźli. Pekin do perfekcji opanował sztukę malowania trawy na zielono. Świat płynie informacja, że mieszkańców resocjalizują poprzez więzienia i obozy pracy. Po latach obserwatorzy tropiący przypadki łamania praw człowieka docierają do byłych skazańców. Chiny nauczyły się urządzać szopki przed zachodnimi obserwatorami. W liście do rządu prosiliśmy o przedyskutowanie warunków kontroli szpitala. Zadzwonił urzędnik z potwierdzeniem terminu i miejsca spotkania. Spotkaliśmy się w kawiarni. Po 2 minutach okazało się, że należy do sekcji politycznej. Powiedział, że sprawami wiz zajmuje się Wydział Zagraniczny i zaczął atakować Falun Gong. Odparłem, że nie przyszedłem, żeby o nich rozmawiać, tylko spytać o wizę. Powiedzieliśmy, co chcemy zobaczyć. Odrzekł, że nie ma takiej potrzeby i że sami przedstawią odpowiedni raport. Wysłannicy ONZ zbierający informacje o torturach od lat bezskutecznie próbowali wjechać do Chin. Należało również zdobyć gwarancję poufności wywiadów i bezpieczeństwa dla siebie oraz rozmówców. Negocjacje trwały 10 lat. Niestety, podczas wizyty Manfreda Nowaka w Chinach pogwałcono wszystkie ustalenia. Do Chin przeniknęliśmy poprzez Amerykanów i Kanadyjczyków znających biegle mandaryński. Dzwonili do szpitali z pytaniem o przeszczepy narządów od członków ruchu Falun Gong. Oddział transplantacji wątrób szpitala w Zhongshan. Chciałabym zasięgnąć opinii. Już proszę lekarza. Dzień dobry. Wykonują państwo przeszczepy? Oczywiście. Długo trzeba czekać? Do tygodnia po przyjęciu. Słyszałam dobre opinie o narządach od osób praktykujących Falun Gong. Takie również przeszczepiacie? Tylko takie. Jak długo po pobraniu są zdatne do przeszczepienia? Około doby. Staramy się jednak nie przekraczać 10 godzin. Centrum Transplantacji Wątrób chciałabym prosić o konsultację. Poproszę lekarza. Jak długo przechowujecie wątroby do przeszczepu? Pół doby. Wszystkie pochodzą od sprawdzonych dawców. Ponoć część narządów pochodzi od praktykujących Falun Gong. Takie również macie? Proszę przyjechać i niczym się nie przejmować. To znaczy, że tak? Jeśli pani chce, zdobędziemy od kogoś innego. Poza tym liczba dawców stale rośnie. Obdzwoniliśmy całe Chiny. W 15% przypadków umówiliśmy się na operację. Szpital Tongji? Chciałam spytać o przeszczep nerek. Słucham. Ile operacji rocznie wykonujecie? Dzięki znacznej liczbie dawców mieścimy się w czołówce pod względem liczby przeszczepów w prowincji Hubei. Z uwagi na lepsze rokowania, wolałabym nerki od dawcy żywego. Może od więźnia albo od kogoś z Falun Gong. Nie widzę przeszkód. Macie stały dostęp do żywych dawców?
Owszem. Jeśli się pani zdecyduje, zapraszamy na badania. Sporządziliśmy transkrypcję wywiadów. Przełożyli je niezależni tłumacze. Nie chcieliśmy zostać posądzeni o błędne interpretacje. W nakręconym na zlecenie reportażu władze oskarżyły nas o manipulowanie skryptami rozmów. Propagandowy zabieg okazał się fiaskiem. Próba dezawuowania naszych wysiłków przyniosła odwrotny skutek. Chcąc nie chcąc, rząd przyznał, że przeprowadziliśmy wywiady, a rozmówcy istotnie powiedzieli to, co potwierdziły skrypty, nie zaś to, co później opowiadali. W maju 2006 roku zadzwoniła pewna pani. Mówiła z północnym akcentem. Miała 50 lat i powiedziała, że jej krewny cierpi na niewydolność nerek. Sugerowałem, żeby skontaktowała się z ośrodkiem transplantologii w Guangzhou. Mają sprawdzone źródło i co tydzień wykonują wiele przeszczepów. Jakie źródło? Na pytanie, czy szpital przyjmuje narządy od członków Falun Gong, odrzekłem, że nie jestem chirurgiem, nie znam dawców i nie potrafię odpowiedzieć. Narządy pochodzą także od zdrowych członków Falun Gong? Owszem. W raporcie czytamy, że gdy rozmówczyni spytała, czy narządy pochodzą od Falun Gong, czy od więźniów, rzekomo powiedziałem, że od więźniów. Niczego podobnego sobie nie przypominam. Odparłem, że nasza placówka nie prowadzi przeszczepów ani nie pozyskuje narządów. Skąd bierzecie narządy do przeszczepów? Z aresztów czy zakładów karnych? Z zakładów karnych. Udałoby się znaleźć dawcę z ruchu Falun Gong? Nie widzę przeszkód. Dla szpitala to żaden kłopot. Tygodniowo przeszczepiamy 8 wątrób i 10 nerek. Narządów mamy pod dostatkiem. W raporcie czytamy, że potwierdziłem, jakoby chirurdzy jeździli do więzienia, żeby wybierać dawców. Nie przypominam sobie takiego pytania. Jeździcie do więzienia, żeby wybrać dawców? Oczywiście. A jeśli ci nie zgodzą się na pobranie krwi do badań? Zawsze się zgadzają. Towarzyszy nam policja, pani nie musi się niczym przejmować. Praktykujący Falun Gong, którzy odzyskali wolność i uciekli z Chin, twierdzą, że w odróżnieniu od innych więźniów, ich badano regularnie i często pobierano krew. Oczywiście nie z troski, lecz z potrzeby określenia grupy krwi i stanu zdrowia dawcy po licznych torturach, którym ich poddawano. Policjanci zawlekli mnie do pokoju zabiegowego i zmusili do badań. 40-kilkuletni lekarz oznajmił, że pobierze mi krew. Powiedziałam, że jestem zdrowa. Na co on, że jeśli nie chce po dobroci, to weźmie większą strzykawkę. Potem funkcjonariusze zaprowadzili mnie do drugiego pokoju. Tam mnie przebadano i prześwietlono. Znam praktykujących Falun Gong, którym krew pobrano 10 razy w ciągu dwuletnich odsiadek. Z medycznego punktu widzenia częste powtarzanie badań u zdrowego człowieka na przestrzeni 2 lat nie ma sensu. Inaczej jest w przypadku dawców narządów. Nic więc dziwnego, że w chińskich więzieniach tak często pobierano krew. Po wyjeździe z Chin byli więźniowie, chcieli rozmawiać wyłącznie o torturach. Te odcisnęły najsilniejsze piętno na ich psychice. Dopiero podczas dyskusji dowiadywałem się, że badano im krew.
Sami o tym nie wspominali, bo pobieranie krwi nie bolało i niczego nie podejrzewali. Wiedzieli, że skoro ich torturowano, zapewne nie chodziło o zdrowie. Tego jednak nie potrafili wytłumaczyć. Rozmawiałem także z innymi byłymi więźniami. Twierdzili, że krew badano tylko członkom Falun Gong. Więźniów sumienia klasyfikowano pod względem grupy krwi i zgodności tkankowej w celu stworzenia puli żywych dawców. To nic innego jak planowanie zabójstwa w celu pozyskania narządów do przeszczepu. Kiedy trafiłam do aresztu, funkcjonariusze grozili, że jeśli nie podam nazwiska ani adresu, wyciągnął mi serce i wątrobę. Nikt mnie nie znajdzie. Z sześciorga krewnych troje skazano na śmierć za odmowę porzucenia Falun Gong. Jedno ciało zniknęło. Pewien lekarz okazał się wyrozumiały w stosunku do więźniów Falun Gong, do mnie zaś szczególnie, bo pochodziliśmy z tej samej miejscowości. Raz nawet próbował mnie przekonać, żebym nie sprzeciwiał się partii. Inaczej zginę, a moje serce, wątroba, śledziona i płuca trafią do kogoś innego. Dr. Cohen Jie kieruje Katedrą Traumatologii Uniwersytetu w Tajwanie. W roku 2004 do jego kliniki zgłosiło się wielu pacjentów wymagających przeszczepu nerek i wątrób. Doktor poleciał do jednego z większych chińskich szpitali, żeby negocjować przekazanie narządów. Nazajutrz poinformowano go, że wszystkie będą pochodziły od dawców praktykujących Falun Gong. Ponieważ są młodzi, zdrowi, pozbawieni nałogów i ćwiczą qigong. Liczne śledztwa udowodniły, że w Chinach dla pozyskania narządów zabijano więźniów sumienia, praktykujących Falun Gong, a także Tybetańczyków i chrześcijan. Uważamy, że najwięcej ofiar pochodzi z pierwszej wymienionej grupy, najliczniejszej spośród wszystkich więźniów sumienia. Trudno nie zauważyć, że początek rozkwitu chińskiej transplantologii przypadający na 1999 rok zbiegł się z początkiem prześladowań Falun Gong. W pamiętniku męża przeczytałam, jak pewnego razu rozcinał ubranie uśpionej przed operacją pacjentce. Wtedy z jej kieszeni wypadła paczuszka. W środku było pudełko z symbolem Falun Gong i dedykacją. Mamo, wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Mąż był zdruzgotany. Jak wskazuje moje nazwisko, należę do mniejszości. Pochodzę z północno-zachodnich Chin, z miasta Urumqi. Pracowałem jako chirurg onkologiczny w Centralnym Szpitalu Kolejowym. Pewnego lipcowego dnia 1995 roku ordynator chirurgii spytał, czy mam ochotę na coś szalonego. Byłem młody, od razu się zgodziłem. I was young. I said yes. Then he said, "Okay, go to the." Powiedział, żebym rano pożyczył z bloku przenośny zestaw operacyjny. And ask for two assistants. Zabrał dwie instrumentariuszki. Bring your own two assistants. And oraz karetkę. Call that ambulance. I czekał na niego przed bramą szpitala. Nazajutrz ruszyliśmy do miejsca straceń. W lesie usłyszałem strzał.
Na ziemi leżał człowiek. Kiedy do niego podszedłem i rozciąłem ubranie, okazało się, że nadal żyje. Kula przeszyła tułów z prawej strony, żeby nie uśmiercić ofiary. W niespełna pół godziny usunąłem jej wątrobę i obie nerki. Praktykujących Falun Gong traktowano na równi ze skazanymi na śmierć. Więziono ich w tym samym zakładzie. Strażnicy całkowicie ich odczłowieczyli. Być może postrzegali jako jednostki podrzędne w stosunku do innych skazańców. Skoro od 1999 roku partia i państwowe media demonizowały członków Falun Gong, społeczeństwo w końcu zaczęło ich tak traktować. Od pewnej osoby usłyszałem, jak przewodnik z partyjną licencją zareagował, gdy na placu Tiananmen podszedł do niego praktykujący Falun Gong. Przecież wy zjadacie swoje dzieci. W ten sposób reżim próbował zrazić do nich resztę społeczeństwa. Podobnie traktowano społeczność żydowską w nazistowskich Niemczech i plemię Tutsi w Rwandzie przed ludobójstwem. Niemal każde ludobójstwo zaczyna się od tego, że władze albo rządowe media wypaczają obraz danej grupy. Jeden z moich rozmówców dzielił cele wraz z praktykującymi Falun Gong oraz innymi skazanymi na karę śmierci. Z jego relacji wynika, że dla pozyskania narządów zabijano jednych jak i drugich. A procedura była identyczna. Przychodzili ludzie w kitlach, pobierali krew i podawali potas, żeby unieruchomić więźnia. Potem białe furgonetki przewoziły narządy z zakładu karnego do szpitala. Ofiary często nie dostają narkozy i potwornie cierpią podczas operacji, zanim umrą. W 2009 roku zadzwonił do nas funkcjonariusz policji z Jinzhou. Mężczyzna wyjawił, że 9 kwietnia 2002 roku był świadkiem grabieży narządów od przytomnej 30-latki z ruchu Falun Gong. On sam zaś pilnował drzwi do sali operacyjnej. Skalpel przeciął klatkę piersiową. Trysnęła krew. Cały tydzień przed zabiegiem przesłuchiwaliśmy ją i torturowaliśmy. Miała liczne rany. Raziliśmy ją paralizatorami. Już wtedy ledwo żyła. W ciągu tygodnia straciła 7,5 kg wagi. Nie wiedzieliśmy, co z nią zrobił. Ktoś z Biura Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Liaoning przysłał do więzienia dwóch lekarzy. Chirurga ze szpitala w regionie wojskowym Shenyang, Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oraz świeżo upieczonego absolwenta drugiego wojskowego Uniwersytetu Medycznego. Rozcięli oni kobiecie klatkę piersiową bez znieczulenia. Ręce nawet im nie drgnęły. Włożyli maseczki i zaczęli usuwać narządy. My tymczasem uzbrojeni pilnowaliśmy drzwi. Wtedy kobieta krzyknęła: Falun Dafa jest dobra. Zabijecie jednego człowieka, lecz nie zdołacie wymordować kilkuset milionów prześladowanych za prawdziwą wiarę. Chirurg się zawahał. Spojrzał na mnie i na mojego szefa. Kiedy ten kiwnął głową, lekarze zaczęli ciąć naczynia. Najpierw wyjęli serce, potem nerki. Kiedy przecięli naczynia krwionośne, kobieta dostała drgawek. To było okropne. Brzmiała, jakby coś nią szarpało. Umarła z otwartymi ustami i powiekami. Dalej nie chcę opowiadać. Strażnik był zdruzgotany. Nie potrafił dokończyć relacji.
Wcześniej znacznie bardziej ją poniżano. Część funkcjonariuszy to zwyrodnialcy. Molestowali ją szczypcami. Nie wiem, skąd oni wzięli te narzędzia. Widziałem na własne oczy i żałuję, że nie zebrałem dowodów, kiedy ją gwałcili. Mąż powiedział, że nie zrozumiem jego cierpienia. Co innego, gdyby usuwali narządy martwym, lecz ci ludzie jeszcze żyli. Personel stale się zmieniał. Część lekarzy dręczyły wyrzuty sumienia. Innych przenoszono do odległych szpitali. Jeszcze inni zmieniali nazwiska i wyjeżdżali za granicę. Niektórych pewnie zabito, żeby ukryć proceder. Reżim zmienia lekarzy w bestie. Część nie potrafi z tym żyć. Z relacji Ani wynika, że jej mąż wybrał ucieczkę, bo nie potrafił znieść wyrzutów sumienia. Zawsze pragnąłem się dowiedzieć, jakiego wyznania był ten człowiek. Gdyby był muzułmaninem, poszedłbym do meczetu, żeby modlić się o przebaczenie i pokój wieczny. Gdyby był chrześcijaninem, poszedłbym do kościoła. Gdyby był buddystą, to do świątyni. Niestety nic o nim nie wiedziałem. Do dziś żyję w poczuciu winy. Odeszłam od męża, bo nie potrafiłam pogodzić się z tym, że usuwał narządy żywym członkom ruchu Falun Gong. Czuję się tym osobiście dotknięta. Gdyby mi o tym nie powiedział, nigdy bym nie uwierzyła. Żyję w nieustannym poczuciu winy. Żałuję, że wcześniej nie nakłoniłam go do wyjścia z ukrycia. Być może wtedy przeżyłoby więcej ludzi. Liczę, że społeczeństwo dowie się o tych zbrodniach i że zdołamy ocalić pozostałych członków Falun Gong. Mam nadzieję, że ujawnienie tego procederu przyniesie ulgę mnie i mojej rodzinie. Wymownych, niezbitych dowodów nie brakuje. Nie ma mowy o mataczeniu. Z naszego dochodzenia wynika, że praktykujących Falun Gong zabijano dla pozyskania narządów nie tylko w Syczuanie, lecz także w innych prowincjach. Nie chodziło tylko o rogówki, które usuwał mąż Ani, lecz wszystkie narządy, i nie tylko w latach 2003-2005, lecz od 2001 roku do dnia ukazania się naszego raportu. Nie wiedziałam, że przeze mnie zginie dawca. Byłam zdumiona, gdy odkryłam, skąd pochodzą narządy. Czułam się okropnie. Chcę o tym opowiedzieć ku przestrodze. Żałuję, że nie spytałam lekarzy o dawcę. Wtedy myślałam tylko o ratowaniu męża. Niestety nie wybudził się po operacji. Szpital zaś nigdy nie podał przyczyny zgonu. Usłyszałam tylko, że go skremowano, ponieważ chorował na chorobę zakaźną. Bzdura. W Chinach, jeśli przeszczep się nie powiedzie, zwłoki pali się, żeby ukryć dowód winy. W akcie zgonu nie napisano, że śmierć nastąpiła wskutek lekarskiego błędu. Kobieta wróciła ze szpitala z urną. Jan Karski, świadek Holokaustu, zeznał, co zobaczył w nazistowskich obozach zagłady. Felix Frankfurter, prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, odrzekł, że w to nie wierzy.
Towarzyszący Karskiemu polski dyplomata potwierdził te doniesienia. Frankfurter odparł: nie twierdzę, że ten człowiek kłamie, tylko że trudno mi w to uwierzyć. Ta niewiara opóźniła włączenie się Stanów Zjednoczonych do wojny i być może przyczyniła się do śmierci kolejnych tysięcy ludzi. Słysząc o ludobójstwie tyle lat po Holokauście, zastanawiamy się, jak w dzisiejszych czasach to możliwe. Dziś jest tak samo jak wtedy. Pekin regularnie torpeduje spotkania z nami, zniechęca ludzi do uczestnictwa albo wręcz im grozi. Przed spotkaniem w Melbourne otrzymaliśmy kopię listu do australijskich parlamentarzystów deklarujących chęć uczestnictwa. Mieli trzymać się od nas z daleka, inaczej spotkają ich konsekwencje. Mnie grożono śmiercią przed spotkaniem w Brisbane rok wcześniej. Bond University odwołał spotkanie, więc przenieśliśmy je do ratusza Gold Coast. Pytania padały z sali oraz od internautów, także z Chin. Jeden z nich przedstawił się jako funkcjonariusz chińskiej policji internetowej. Zarzucił nam działanie na szkodę Chin. Powiedział, że narażamy własne życie i spytał, czy się nie boimy. Odrzekłem, że nie zabija się posłańca za złą wiadomość, a jeśli nie chce więcej słyszeć o uśmiercaniu członków Falun Gong, to niech zacznie temu przeciwdziałać, a nie usiłuje mi grozić. Mężczyzna się rozłączył. Owszem, nasza praca wiąże się z pewnym ryzykiem. Jest ono jednak niczym w porównaniu z zagrożeniami czyhającymi na obywateli Chin. 31 marca 2008 roku Komisja Zdrowia złożyła w Knesecie projekt ustawy. Dokument zakazywał towarzystwom ubezpieczeniowym zwrotu obywatelom Izraela kosztów przeszczepów wykonywanych w państwach o niejasnych procedurach medycznych. Chodziło tu głównie o Chiny. W 2010 roku Hiszpania wprowadziła do kodeksu karnego nowe przestępstwa: handel narządami i turystykę transplantacyjną. Deklaracja stambulska z roku 2008, podpisana przez 150 państw, wzywa do uchwalania praw zakazujących turystyki transplantacyjnej do państw o podejrzanych źródłach pochodzenia narządów. Przed tygodniem odwiedziłem Biuro Spraw Zagranicznych w Londynie. Odbyliśmy kilka spotkań w Anglii, Szkocji, Irlandii, w Oksfordzie i Cambridge. Wszędzie spotkaliśmy się z pozytywną reakcją. Być może niebawem kolejne państwa przyjmą podobne ustawy. Podczas Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka do siedziby ONZ dotarła petycja podpisana przez mieszkańców czterech kontynentów. Jej pomysłodawcą była amerykańska organizacja Lekarze Przeciwko Grabieży Narządów. Pod dokumentem potępiającym Chiny za pozyskiwanie narządów od członków ruchu Falun Gong podpisało się 1,5 miliona ludzi. Chcemy, żeby nazwiska lekarzy uwikłanych w proceder trafiły na specjalną listę, a w przyszłości zajął się nimi Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Grudnia 2013 roku Parlament Europejski jednogłośnie przyjął rezolucję wzywającą Chiny do natychmiastowego zaprzestania grabieży narządów od praktykujących Falun Gong oraz innych więźniów sumienia. Wyrażamy niepokój w sprawie potwierdzonych doniesień o przyzwoleniu władz Chińskiej Republiki Ludowej na grabieże narządów od więźniów sumienia, także od licznej grupy członków ruchu Falun Gong. Należy ukrócić ten proceder. Unia Europejska winna go potępić oraz informować swoich obywateli podróżujących do Chin z zamiarem poddania się przeszczepowi narządów. To zbrodnia przeciwko ludzkości.
Musimy zrobić, co w naszej mocy, żeby zidentyfikować sprawców i wymierzyć sprawiedliwość. Ameryka musi stanąć po stronie Falun Gong oraz innych prześladowanych. Wzywamy Pekin, uwolnijcie więźniów sumienia, uwolnijcie Chinę. Zastanówmy się i uderzmy w pierś. Co zrobiliśmy, żeby powstrzymać grabież narządów od żywych dawców? Liczę, że pewnego dnia prawda wyjdzie na jaw. Wersja polska TVN. Tekst Łukasz Migacz. Czytał Paweł Straszewski.